tutaj, proszę Państwa, na tej starej Pradze Południe. Podglądamy tutaj ten sklep, czyli co to jest? Galeria Grochów. Państwo zobaczą. Mamy tutaj w katolickiej Polsce Galerię Grochów. Ale jaki syf jest, proszę Państwa, dookoła tej Galerii Grochów. No to po prostu jak rzeźnickim nożem. Państwo zobaczą. I tylko sprząta swój samochodzik. Także proszę Państwa, tutaj obserwujemy dzisiaj cały ten śmietnik warszawski. Państwo zobaczą, cały ten trawniczek niby jest ładny. Państwo zobaczą, trawniczek niby jest ładny, ale tu, czyli estetyka nikogo nie interesuje, proszę Państwa, żeby to ładnie wyglądało, no bo wiecie Państwo. Liczy się pełna kieszeń. Tak, tak. Także tutaj artystka, to gdyby tak zaczęła kopać, no to by chyba powiedzieli, że jest wariatką artystka. Także te artystki, które przychodzą do galerii tutaj warszawskich, no to są biedni ludzie. Tak, chyba mówi się, że artyści to są biedni ludzie. Także niech Państwo tu popatrzy. Natomiast, proszę Państwa, cyganie tutaj na Pradze, handlarze, którzy mają pełną kiesę, czy jakiś tam inny dziad, co ma w neseserku, stary, idzie tak i pełno tych polskich dolarów ma, prawda? Bo tu nie jest Angloameryka Białystok, tu nie jest prawosławie też, żeby ktoś był zainteresowany śpiewem na cztery głosy w cerkwi, żeby pół dnia spędził albo i cały dzień w cerkwi gdzieś na posługiwaniu, jak to robi na przykład, proszę Państwa, dyrygent. Jak to dorobi się, prawda? Jak to robi dyrygent chóru prawosławnego, także wiecie Państwo. Niestety. Życie jest ciężkie, także tu jest ogromny syf, no i ten dziad tu wlazł z tym samochodem. Także pozdrawiamy z Pragi Południa.